Dzień dobry, Wojciechu. Dzień dobry, Halinko. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Spotykamy się po raz 600, to strasznie trudny wyraz, 653 raz na krakowskim Salonie Poezji Anny Dymnej. Dzisiaj w miejscu, które jest nietypowe dla salonów, ale jest typowe absolutnie i jedyne dla poezji żydowskiej, którą i piosenek żydowskich, którą dzisiaj Państwu zaprezentujemy. Gości nas uroczy człowiek, mój przyjaciel Wojtek Ornat, który naprawdę jest wspaniałym gospodarzem, a oprócz tego jest świetnym wydawcą wydawnictwa Austeria. I poproszę Wojtka, żeby Państwu przybliżył miejsce i czas tego wszystkiego, kiedy to się zaczęło i dlaczego tak. Jesteśmy na Kazimierzu, na ulicy Szerokiej, w Klezmerhois. Jeszcze niedawno był z nami niezwykły człowiek, artysta, kompozytor Leopold Kozłowski-Kleinman, który był muzykiem i chyba był ostatnim człowiekiem w Krakowie, a nawet na pewno ostatnim, który mówił widzisz. I chociaż nie był poetą, to zaszczepił nas we mnie, w Halince, w wszystkich aktorach, którzy z nim współpracowali, aktorkach, miłość do poezji żydowskiej, do piosenki żydowskiej. Był to ostatni człowiek, który mówił w języku jidysz i ten język był dla niego takim samym językiem jak język polski. To nie był język, którego on się nauczył na uniwersytecie. Był to język, który znał z domu, z dzieciństwa. I kiedy mówił w jidysz, nawet jeżeli mówił prozą, to w zasadzie były to czyste poezje. I my wszyscy jesteśmy jego artystycznymi dziećmi. No ja może nie aż tak bardzo artystycznym dzieckiem, ale na pewno aktorzy, którzy z nim występowali. I myślę, że ten Klezmerhois, to miejsce, dzięki niemu pobrzmiewa, cały czas słychać echa tych słów, które on tu wypowiadał. I ta poezja jidyszowa jest tutaj ciągle obecna. I Halinka, która dzisiaj będzie prowadziła ten wieczór. Nie będę prowadziła, ja tylko zaproponowałam, żeby w miesiącu czerwcu, kiedy zawsze Kazimierz rozbrzmiewał muzyką żydowską, kiedy był Wielki Międzynarodowy Festiwal Muzyki Żydowskiej. Wiadomo, że z kłopotów, problemów, które niestety to nie od nas wyszły i nie mamy na nich wpływu, na nic w takim temacie nie mamy wpływu. No niestety. Niestety. Chciałam zaznaczyć w tym czerwcowym salonie właśnie obecność kultury żydowskiej, która zawsze jest z nami. Bo przecież tak jak my się czujemy, Wojtku, przecież dlaczego Klezmerhois? Wytłumacz Państwu, bo może nie każdy wie, co to znaczy. Tak, znaczy Klezmerhois to jest dom klezmera i to w zasadzie od samego początku był dom, który był pełen muzyki, pełen poezji. Poezja jidyszowa, język jidysz do II wojny był językiem, który można było usłyszeć w większości miasteczek na terenach Polski. Również w Krakowie na Kazimierzu. Ten język był obecny, można go było usłyszeć w zasadzie na ulicy, w sklepach, w wszystkich miejscach, które się odwiedzało. I teraz to co zostało, ten fragment, który właśnie artyści zagospodarowują przez swoją twórczość, przez swoje występy, Halinka między innymi, to jest pewien pomnik dla tego, co tu kiedyś było, co istniało. I myślę, że dzisiejszy salon jest taką jakby kontynuacją tego, co robił Leopold Kozłowski ze swoim zespołem. I z Jackiem Cyganem. Jacek Cygan oczywiście też jest tutaj bardzo Jacek istotny. Cygan serdecznie pozdrawia, ale tak. Z powodów bardzo osobistych, dużych, nie był w stanie, bo on miał z nami tu być, miał zapowiadać ten salon. Niestety czasem nas, ludzi zwykłych, dopadają bardzo zwykłe rzeczy, które nie są, że tak powiem, do opanowania i nie mamy na to wpływu. I w związku z tym serdecznie pozdrawia, jest z nami duszą całą, tak. I będziemy jego piosenki dzisiaj też śpiewać.
Jacek spolszczył właśnie dużą część tych poezji, piosenek Mordechajage Birtiga, który był takim właśnie jednym z najbardziej znanych poetów jidyszowych w Krakowie na Kazimierzu. Mieszkał niedaleko stąd, na ulicy Berka Joselewicza. I Jacek, korzystając z pomocy Leopolda, przetłumaczył dużą część jego piosenek. To wszystko prawda, przepraszam, może tak za długo, może trochę zanudziliśmy Państwa, ale myślę, że każdemu z nas się wydaje, że dużo wiemy na temat żydowskiej poezji, żydowskich piosenek. Wydaje mi się, że nie. My się nazywamy, ja się nie wstydzę tego słowa, ja przynajmniej się nazywam kustoszem starych piosenek, bo co innego jest muzyka żydowska teraz, która rozbiegała na Kazimierzu, na ulicy Szerokiej, która ma wpływy, dzikie rytmy, nazwijmy to w cudzysłowie, bałkańskie, arabskie. My jesteśmy kustoszami starych piosenek Żydów galicyjskich. To jest kompletnie inny kolor, inna barwa, inna harmonia, inna fraza muzyczna. To jest generalnie piosenka galicyjskich, jeżeli mogę się tak troszeczkę wymądrzyć. Każda piosenka jest opowieścią o życiu. W muzyce teraźniejszej, gdzie grają fantastyczni artyści na Szerokiej, znaczy grali w zeszłym roku, w tym roku niestety nie, to jest tylko jakby w większości wypadków muzyka, muzyka, muzyka. A u nas jest słowo, opowieść o życiu słowem z muzyką. A tam jest tylko impresja muzyczna. Dobrze mówię, Wojtek? Karinko, wspaniale mówisz. I wiedziałam, uważam, że mnie lubisz. Że dzięki tobie jest szansa, że to wszystko dalej będzie kontynuowane. I jak to się mówi w naszym kręgu, co daj Boże, amen. No. Dziękuję bardzo. Zapraszamy serdecznie, serdecznie na każdy kolejny salon. Proszę przybywać, obojętnie czy jest to online. Dzisiaj mamy nieszczęśliwą, że tak powiem, liczbę, ale nie powiem Państwu, bo by może było za bardzo. Ja jestem prawnuczką szamana, więc muszę odczarować wszystko, co złe. Zapraszamy serdecznie na kolejny. Na kolejny salon zaprosi Państwa Ania Dymna, bo wszak ona jest gospodynią i najważniejszym, że tak powiem, człowiekiem, który wymyślił ten krakowski salon poezji. I chwała jej za to w każdym wymiarze, bo tak jak poezja jest potrzebna w życiu, tośmy sobie do tej pory nie zdawali z tego sprawy. A ona się tak rozprzestrzeniła na różne rejony, na różne teatry, na różne środowiska, że właściwie w tej chwili poezja to jest jakby coś, co jest niezbędne w naszym żywocie normalnym. I tego Państwu życzymy na tą okoliczność tego salonu. Zapraszamy. Zapraszamy.